Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii, rozdział 5. Spełniona przepowiednia. Nie wiem, co może bardziej zdenerwować sceptyka, niż spełniona przepowiednia w Piśmie Świętym. Którzy myślą o studiowaniu tego aspektu Biblii. Mówi się często, że proroctwa są tak tajemnicze i często nie wiadomo, czy się już wypełniły, czy dopiero się wypełnią. Ale Biblia nie mówi, że proroctwa. Są tematem tajemniczym, tematem, którego należy unikać. Biblia raczej mówi, żebyśmy badali i zachowywali je. W Apokalipsie czytamy tak: Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co jest w nim napisane, bo czas jest bliski. Kiedy byłem chłopcem, uczono mnie, że wszystko za rzeką Mississippi jest wielką amerykańską pustynią. Ale dziś ta część kraju, Nevada, Colorado, Utah i inne zachodnie stany są ogromnie cenne dla całych Stanów Zjednoczonych. Pomyśl o tych ruchliwych i kwitnących miastach, które powstały wśród gór. Można by to porównać do wielu fragmentów Biblii. Ludzie zwykle nie myślą o ich czytaniu. Niestety chrześcijanie często żyją wśród zaledwie kilku wersetów czy kilku rozdziałów Biblii. Znają je bardzo dobrze, często cytują i niestety tylko je czytają. Duża część Biblii została napisana przez proroków, ale niestety bardzo rzadko zdarza się słyszeć kazania z tych ksiąg. Zobaczmy: około 500 proroków zapisanych w księgach Starego Testamentu zostało wypełnionych w sposób niezwykły i dosłowny, a prawie 200 z nich dotyczyło samego Jezusa Chrystusa. W życiu Jezusa Chrystusa nie wydarzyło się nic ważnego, co nie byłoby zapowiedziane w Księgach Starego Testamentu. Pamiętajmy, że zapowiedzi te były podane i spisane w okresie od 1400 do 400 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Ale dziś chcę powiedzieć o innych proroctwach. Wezmę jako przykład cztery wielkie państwa, miasta, które były bardzo znane i wspaniałe. Porównamy je z proroctwami ich dotyczącymi, i zobaczymy, że proroctwa dotyczące ich zostały wypełnione co do słowa. Pozwólcie, że teraz zwrócę Waszą uwagę na kilka fragmentów. Babilon. Zacznijmy od Babilonu. W księdze proroka Izajasza czytamy tak: I Babilon, ozdoba królestw, i chluba majestatu Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora kiedy Bóg je zniszczył. Nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani zasiedlony z pokolenia na pokolenie. Arab nie rozbije tam namiotu, ani pasterze nie odpoczną tam z trzodami. Ale dziki zwierz pustyni będzie tam odpoczywać, a ich domy będą pełne wyjących bestii. Zamieszkają tam sowy, a kozice będą tam podskakiwać. Księga Izajasza, 13 rozdział. A w księdze Jeremiasza czytamy Słowo, jakie Pan powiedział w Babilonie, o ziemi chaldejskiej, za pośrednictwem Jeremiasza proroka Ogłoście wśród narodów i obwieszczajcie, wznieście znak i głoście Bez obsłonek mówcie, Babilon zdobyty, Babilon pohańbiony Merodak rozbity, bóstwa ich są okryte hańbą Pokruszone zostały ich bałwany, albowiem zbliża się przeciw niemu naród z północy, który zmieni jego kraj w pustynię. Nie będzie w nim nikt mieszkał. Od człowieka aż do zwierzęcia wszyscy uciekną. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 50. Jak to jest, że Babilon stał się spustoszeniem wśród narodów? Sto lat przed objęciem tronu przez Nabuchodonozora. Przepowiedziano, jak ma zostać zniszczony Babilon i stało się dokładnie tak naukowcy mówią nam że miasto stało pośród wielkiej i żyznej równiny było otoczone murem o powierzchni 480 metrów kwadratowych po każdej stronie placu znajdowało się 20 bram z mosiądzu a w każdym narożniku znajdowała się wspaniała wieża mur był szeroki na 2,5 metra i wysoki na około 20 metrów te liczby dają nam wyobrażenie o znaczeniu i sile Babilonu jednak dziś nie pozostało nic poza ruinami kiedy Babilon był w swojej chwale prorocy przepowiadali że zostanie zniszczony i jak zostanie zniszczony żaden arab nie rozbił tam swojego namiotu żaden pasterz nie zamieszkałby w pobliżu ruin Warto dodać, że zapowiedź proroka Izajasza i Ezechiela była przekazana ponad 700 lat przed narodzinami Chrystusa. Miasto Babilon zaczęło upadać już w 540 roku przed narodzeniem Chrystusa, ale ostateczny upadek miasta dokonał się w III wieku naszej ery. Niniwa. A teraz zobacz jedno z proroc dotyczących Niniwy. Znajdujemy je w księdze Nachuma. Czytamy tam. I rzucę na ciebie obrzydliwość, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: Spustoszona niniwa. Któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie? I ponownie stało się tak, jak zapowiedział Bóg przez swojego proroka. Niniwa była wielkim i wspaniałym miastem, i także ona została spustoszona. Dość niedawno archeolodzy wykopali ruiny i przywieźli je do Paryża i Londynu, a ty możesz iść do Brytyjskiego Muzeum i zobaczyć je na własne oczy. Ponownie dokładnie wydarzyło się to, co przepowiedzieli prorocy Boga. Tyr Następnie spójrz na Tyr. Możesz o nim przeczytać w księdze Ezechiela w 26 rozdziale. Czytamy tam takie słowa: Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto wystąpię przeciwko Tobie, Tyże, i sprowadzę na Ciebie wiele narodów. Jak morze podnosi swoje fale, zburzą mury Tyru i wywrócą jego wieże. wymiotę z niego jego proch i uczynię go wierzchołkiem gładkiej skały. Stanie się miejscem suszenia sieci, bo ja to powiedziałem, mówi Pan Bóg. Stanie się łupem narodów. Księga Ezechiela, rozdział 26. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś historię pani Tram. Była to bardzo znana korespondentka Boston Journal. W czasie wojny, gdy pewnego dnia przybyła na miejsce dawnego miasta Tyru i zobaczyła, że słońce właśnie zachodzi. Kazała swoim przewodnikom rozbić swój namiot tuż nad ruinami miasta. Gdy zapytała, co teraz tu się dzieje, czy są tu jakieś wykopaliska, czy będzie tu rozwijana turystyka, jej przewodnik powiedział, że w tym miejscu okoliczni rybacy suszą swoje sieci. Dokładnie tak, jak było to zapowiedziane setki lat wcześniej, kiedy prorocy Boga zapowiadali zniszczenie tych miast. To były wielkie i wspaniałe miasta, jak dziś Londyn, Paryż czy Nowy Jork. To były miasta w szczycie swojej chwały, ale ich chwała odeszła, dokładnie w sposób taki, jak zapowiedział to Bóg, przez usta swych świętych proroków. JEROZOLIMA Teraz przyjrzyjmy się proroctwom w odniesieniu do Jerozolimy. Pan Jezus powiedział tak. A gdy się przybliżyli i zobaczył miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, o gdybyś i ty poznało przynajmniej w tym dniu, co służy twemu pokojowi. Lecz teraz zakryte jest to przed twoimi oczami. Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Zrównają z ziemią ciebie i twoje dzieci, które są w tobie. I nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznała czasu twego nawiedzenia. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 19. Nie wiem, czy znacie historię miasta Jerozolimy, ale przestudiujcie ją dokładnie, gdyż to, co mówił Pan Jezus, wypełniło się dokładnie podczas oblężenia i zniszczenia Jerozolimy w 70 roku. Rzymska armia pod wodzą przyszłego cesarza, Tytusa Flawiusza i prokuratora Tyberiusza Aleksandra oblegała miasto od 66 roku. W wyniku walk i złupienia miasta Jerozolima została zniszczona, a spora część jej mieszkańców zginęła lub została wymordowana. W czasie tego oblężenia została też rozebrana świątynia jerozolimska, dokładnie tak jak zapowiedział Pan Jezus. Nie pozostał kamień na kamieniu. Mówiąc o Jerozolimie, przypomniałem sobie historię, o której kiedyś czytałem. Była to historia o dwóch rabinach zmierzających do Jerozolimy po jej zburzeniu. Gdy podeszli dość blisko, zobaczyli lisa bawiącego się na ruinach zniszczonego miasta. Jeden rabin zaczął płakać nad zniszczonym miastem, drugi zaś uśmiechnął się i zganił go, mówiąc, że to jest właśnie dowód. Na to, że Słowo Boże jest prawdą. To dowód na to, że kolejne z proroctw Jeremiasza wypełniło się. W Piśmie czytamy taki fragment. Dlatego nasze serce omdlewa. Dlatego nasze oczy są zaćmione. Z powodu spustoszonej góry Syjon. Lisy po niej chodzą. Żydzi. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o narodzie żydowskim. Jeżeli kiedyś czytałeś Biblię, może zwróciłeś uwagę na proroctwo Balama, proroctwo to mówi o Żydach, a brzmi tak, oto ten lud będzie mieszkać osobno, osobno od innych narodów, któż policzy proch Jakuba, któż policzy choćby czwartą część Izraela, niech umrę śmiercią sprawiedliwych, niech mój koniec będzie taki jak ich. Księga Liczb, 23 rozdział. W Słowie Bożym jest wiele proroc dotyczących Izraela i wiele spełnia się także na naszych oczach. Po zburzeniu świątyni w 70. roku ludzie z tego narodu pozostali rozproszeni. Mimo, że są rozproszeni i prześladowani przez wielu, oni niezmiennie trwają w swojej tradycji. Zobacz choćby taki przykład z Ameryki. Do Ameryki przybywają ludzie z całego świata, ze wszystkich narodowości. Weźmy na przykład Irlandczyka. Gdy przebywa do USA, pamięta o swojej ojczyźnie i swoich tradycjach, ale jego kolejne pokolenia zapominają o swojej narodowości i zaczynają żyć jak inni Amerykanie. Tak samo jest z Niemcami, Włochami, Francuzami, ale nie z Żydami. Zobacz. Jak ta rasa była prześladowana, a jednak Żydzi kontrolują finanse świata, nie mogą być utrzymywani w ryzach. Egipt, Edom, Asyria, Babilon, Persja, Rzym, wszystkie te wiodące narody ziemi starały się zmiażdżyć Żydów, oni jednak trwają w swojej odrębności i nikt ich nie może zniszczyć.